dwóch muzyków, dwie wokalistki, czyli Marek i Andrzej, ale i Alicja i Urszula. Czy jak wyglądała pani relacja, czyli pani i pani Alicji właśnie na planie The Voice? Ja kocham Alicję, naprawdę. Alicja jest taką perełką, cudowną osobą, ma niesamowitą tożsamość, wspaniały gust, piękny głos, piękną historię. Także ja byłam naprawdę zachwycona, że będę mogła razem być przy niej. Faceci? Rewelacja. Kocham Andrzeja Piasecznego, Marka tak samo. To są w ogóle, tak jak mówię, to była rodzina i my będziemy, jeszcze oczywiście pojawimy się w programie na żywo, ale... No i na pewno będzie druga edycja. Ja mam nadzieję. No 100%, no 4,5 miliona pani Urszula. Na pewno, musi być, dlatego że to jest naprawdę wspaniały pomysł i świetna misja, bo społeczeństwo się starzeje i jest ten stereotyp, o którym już mówiłam, że już 60 to co? 60 to stary. Nie, właśnie wtedy. A w ogóle a propos, to chcę powiedzieć, że były takie badania w Stanach Zjednoczonych, i okazało się, że po 60, a nawet po 65, to była ta wiek, że kobiety, ja mówię o kobietach w tej chwili, bo wśród kobiet to zostało przeprowadzone, a bardzo możliwe, że z mężczyznami jest podobnie, to są najszczęśliwsi ludzie. Najszczęśliwsi mają już mają zaorane pewne sytuacje życiowe i mogą teraz właśnie odkrywać swoje talenty, pisać książki, śpiewać, robić karierę. Why not?